Cześć, siemanko, z tej strony Addison i witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W tym odcinku omówię nowy event Summer Celebration. To omówię event oczywiście. Jakieś paczki otworzę, bo też są punkty, za które można otwierać paczki w tym evencie, więc co jakiś trzeci, czwarty dzień właśnie będzie odcinek na kanale. Z openingu na dwóch kontach. Już mojego profilu na Instagramie możesz tam wbić, zostawić tego followa. Tam wrzucam właśnie dużo informacji dotyczące właśnie fifki. I lecimy. Zaczniemy sobie może od samego początku, od składu. Na szybko składzik. Jest jedna karta, która na pewno wpadnie tutaj do mojego składu. No miałem kupywać Giovanni Reyna Star Passa. On ma właśnie wysuniętego pomocnika na camie, 102 overall. No ale zmiana planów nastąpi, ponieważ kupię Delaney'a. Właśnie Delaney w tym nowym evencie dostał też kartę CDM'a. No ja tutaj zmienię sobie formację na dwóch CDM'ów. Bellingham poleci na sam środek, no a tutaj dwa CDM-y będą tak fajnie cofnięci. No i wtedy każda karta będzie miała full na swoim skillbuście, bo chyba Delaney ma box to boxa. Aż sobie nawet sprawdzimy. No kupić go mogę chyba teraz, ponieważ kosztuje jakoś 20 milionów, ale na razie sobie poczekam. No jest tutaj on do odebrania w sklepie. No pierwsze trzeba, kurczę, żeby go na przykład odebrać, jakbym ja chciał, ale i tak też nie mam gemu, żeby ten, ale no pierwsza paczka kosztuje 48 zł, co jest już porąbane. No żeby było jeszcze te 9 zł, co nie, wiadomo, max 24, no to jeszcze, ale kurde, 50 zł, to już lepiej sobie kupić Star Passa, jeżeli już by szło te 50 zł wydawać. No ja to oczywiście tutaj nie będę nic kupywał, tego Delaney'a sobie kupię za końsy. 20 milionów aktualnie kosztuje, no nie wiem, poczekam jeszcze kilka dni, zobaczę, może te cena do 15 spadnie, jak nie, no to kupię za te 20, bo tyle końców mam i tyle, no na przeniesienie rankupu wydam chyba 2,5 miliona, oczywiście. No box to box na CDM-ie, no będzie trzeba go kupić obowiązkowo. No i co, lecimy do eventu. Event trwa 21 dni, 3 tygodnie. Zaczniemy sobie od pierwszej zakładki. Więc tak, są skill game'y, nie ma żadnych meczy, to jest bardzo fajny plus. Skill game'y można grać tylko raz, jeżeli się ukończy. Oczywiście jest stamina za końsy. Też tutaj są właśnie nagrody za kamienie milowe. Pierwsze to jest za wyłowienie 20 nagród w tej ostatniej zakładce, też później tam przeskoczymy. Do tego jest też jakiś akcent z naszej ekstraklasy, czyli jest Filip Mladenowicz z Legii Warszawa z crossingiem na lewej obronie. Do tego jest Cannavaro, który nie jest do zrobienia niestety free to play, ponieważ na niego trzeba aż 16 tysięcy punktów, a free to play da się uzbierać tych punktów 14 600. 14 600 da się uzbierać w free to play, czyli jeżeli ktoś chce zrobić tego Cannavaro, no to musi trochę tych gemów odpalić. Oczywiście jest Prime Icona Nedveda, no ale niestety też bardzo wielki pay to win, bo też tutaj trzeba tych punktów aż 40, prawie 5 tysięcy na niego. To nie wiem, no to jest tylko, kurczę, opcja dla graczy pay to win lub bardzo wspieranych przez EA. No do tego mamy te dniowe SBC, czyli o rank up. Jest tutaj karta z FC Barcelony, 100 overall, z long passingiem. Chyba karta no nie jest do sprzedania, czyli tej karty nie można kupić. Jeżeli ktoś zrobi te SBC, no to tej karty nie może sprzedać. Taka mała podpowiedź. Oczywiście rank upy, no to bardzo się opłaca. No to kartę, kto potrzebuje jakiegoś kama do składu, no to SBC oczywiście może sobie wykonać. No ja oczywiście o tą kartę nie będę robił tego SBC. Kolejna zakładka, no i główna zakładka z nagrodami, bo tutaj tych kart jest mnóstwo. Karta 106 jest oczywiście do zrobienia free to play, czyli albo Van Dijk 106 lub
Werner, bo na niego, na nich potrzeba 14500 punktów, a 14600 jest do zdobycia free to play, czyli karta 106 overall jest do zdobycia na luzie dla każdego, jeżeli będzie ten event grał, tą ścieżkę całą dziennie wykonywał. No i też jeżeli chce się tego Wernera zrobić, no to nie wystarczy tylko zrobić ścieżkę tą do dołu. Tu na przykład jak po Wernera w prawą stronę. No i tutaj się normalnie go odbierze. Oczywiście jeszcze trzeba tą całą górną ukończyć. No tych pobocznych nagród nie trzeba odbierać. No i w sumie nie, bo tych punktów więcej wtedy będzie trzeba wydać, no a też wtedy może być tak, że właśnie zabraknie do tego Wernera, czyli bez żadnych bocznych nagród, czyli cały czas tutaj w prawą stronę, później do dołu, bo też jeżeli ukończymy tutaj do dołu, pójdziemy w prawo, no to już tej nagrody nie odbierzemy, bo trzeba odebrać tą nagrodę, żeby ten exp i w ogóle całą ścieżkę ukończyć z góry, żeby się odblokowała właśnie ta nagroda, no to taka podpowiedź, bo tak samo było w tym evencie, kurde, jaki to był, kwietniowym, który był Spring Break, chyba tak, gdzie był Messi do zdobycia i jeszcze ktoś, no to była właśnie podobna plansza właśnie z tymi nagrodami, bo też było tutaj 10 kart do trafienia w tych takich, tam były domki, tutaj mamy takie wysepki, 10 kart, no tutaj jak widzicie 102 overall trafiłem tego Westergaarda, jego się udało wczoraj trafić, też był właśnie krótki odcinek o tym, oczywiście, i czy się sprzedał za te 90 milionów czy nie, oczywiście, że nie, bo trafiłem go po 10 minut po opuszczeniu eventu, czyli o 21:10, był po 180 nawet milionów, no ja za te 90 wystawiłem, no i to, że jakbym trochę zaniżył, nie wiem, na 40, to by się sprzedał oczywiście, a ja oczywiście, no wiadomo, kurwa, zarobić się chce, końcy, kurwa, 90 milionów to 90, oczywiście, kurczę, ta chciwość na te, kurde, końcy nie popłaciła i się ta karta nie sprzedała, więc go dzisiaj rano sprzedałem za chyba 8 milionów. Gdzieś tutaj będziecie mieli tego screena, 8 milionów chyba, ale i to jakieś tam końce wpadły na tego Delaney'a. Będzie na pół karty. Do tego mamy też Handanovicia 103 overall, Zaniolo 101. No dobre karty, oczywiście, no to się nie będzie resetowało, przez cały event te karty tutaj będą, te się karty oczywiście nie resetują. No i tutaj mamy też jeszcze takie bonusowe nagrody, które można właśnie trafić, na przykład tutaj mamy, no jest szansa na trafienie jednej z tych 8 nagród, dla mnie się udało trafić te Beach Party Pointy, te tokeny właśnie tutaj, zakładki Beach Party. I tyle. Tyle z tego. Też możecie napisać w komentarzach, kogo będziecie chcieli wy zdobyć. Czy to będzie Werner, czy będzie Van Dijk. No i lecimy do trzeciej zakładki. No i ta zakładka Beach Party. Też tutaj to już się nagrody będą resetować. Tutaj będą jeszcze dwie plansze. Za 7 dni będzie reset. Też będą karty 101. 102 do trafienia i w ogóle tutaj wszystkie karty są już 90 plus, nie ma nic 80 poniżej 89, czyli tutaj już event na samych masterkach i na samych kartach 100 plus. No tutaj mamy w pierwszej partii do trafienia najlepszą kartą jest Ocampos, Sevilla 102, Stindl, cofnięty napastnik 101, no ja tutaj mam na 3 paczki, czyli sobie 3 paczki otworzymy, zobaczymy, czy tutaj szczęście dopisze. Wczoraj kartę 90 trafiłem tutaj, no zobaczymy, jak to będzie dzisiaj na odcinku, czy tutaj coś sypnie, czy nie. I mamy kartę z Korei, lewy obrońca, 90 overall, lecimy, kolejna, to będzie druga i jeszcze jedną sobie na samo zakończenie otworzymy. I mamy tutaj 91 z Meksyku. No i co? Ostatnia paczuszka i zobaczymy, co tutaj trafi jeszcze w tej ostatniej. Chyba końce nie przeskoczyły.
No i obczajamy, no jednak exp, no i tyle. Tyle tutaj z nagród, oczywiście tutaj też za otworzenie tych paczek mamy, tak jak było w tym National Hero, że był na końcu za otworzenie 40 aż paczek ten, kurde, Rui Patricio, którego każdy chyba praktycznie teraz ma albo na bramce Rui Patricio 102, lub tego Buffona z tego flashbacka. To teraz właśnie tacy bramkarzy na, często są spotykani na bramkach, jak się gra VS Attack, czy turnieje ligowe, czy w ogóle nawet head to head się włączy, no to też albo Rui Patricio, albo właśnie Buffon na bramce. No tutaj mamy za otworzenie 40 paczek Manolasa 103, z jakim tutaj skill boostem, z markingiem. Czy te 40 paczek jest do otworzenia? Powiem tak, to jest takim pod wielkim znakiem zapytania, może się da, może to się nie da. I jeszcze ostatnia zakładka, Fish Hall. Tutaj mamy nagrody codzienne. Tutaj te nagrody będą się odświeżały. Też tutaj będzie do trafienia za tydzień, za 8 dni, Krzysztof Piątek. I on będzie miał 100 overall z Second Strikerem. To będzie Krzysiu Piątek, tutaj też jakiś polski akcent w jakimś evencie. Przeważnie w jakiś każdy jakiś event, no to jakiś Polak musi być. Tu będziemy mieli Krzysztofa Piątka, 100 overall. Ale dopiero za 8 dni też tutaj będziecie mieli tabelę z tymi kartami, jakie, które dni będą. Też mamy taką podobną jak tutaj w tym Beach Party. Ścieżkę z tymi nagrodami za otworzenie tych właśnie paczuszek z tymi dropami. Tu tutaj aż za 750 tych otworzonych, wyłowionych nagród mamy kartę 99 Simona z attackingiem na lewym skrzydle. I chyba tyle z tego eventu, chyba tutaj nic nie pominęłem. A jeszcze jest oczywiście pas, jeszcze oczywiście jest pas, bym zapomniał wspomnieć. Za ile on jest, nie wiem, powiem tak, nie wiem, czy on jest za 50, czy za ten 95 zł, ale zaraz to sprawdzimy. Za ile tutaj to jest? 95 pewnie, dokładnie, za 95 zł. No, powiem tak, że nie mają tutaj litości, nie mają litości, tutaj na wszystkim chcą zarobić. W sklepie paczki już, co były po 9 zł, już 50 zł, tutaj pasik za prawie stówkę, no koszą nieźle, kurwa, kto wydaje hajs, no to trochę, kurde, aj. Dla graczy free to play, no to tak, tam bez wielkiej różnicy, bo tylko na free to play da się ten pas z samej góry zrobić, czyli te wszystkie nagrody z samego, z samej góry, jakieś końsy, skill boosty wpadają, rarki, skill boostiki 500, tu mamy 1500 punktów, no to na końcu to zapasik oczywiście, no to jest i karta 100 overall, na samym końcu są legendarne skill boosty, aż 4500 punktów, no wiadomo, będą tacy, którzy to kupią, no ja tu oczywiście nie będę kupywał i też w sumie nie polecam, nie polecam ich wspierać. Dzięki za obejrzenie odcinka, pozdro ją, no i do kolejnych odcinków, które będą na pewno na dniach. Narka.